Witam, cześć, gdzie wąs? Spierdolił. Czy piłem dzisiaj spermuszka? Jedyne co dzisiaj piłem to piwo. Tfu, kurwa, woda! Ja pierdolę, piwo to ja przyniosłem z samochodu. Wodę tylko dzisiaj piłem, nie piłem dzisiaj piwa. Ej, widzowie, mówimy mu? On nie wie chyba. On chyba nie wie. Śpiewaj, kurwa, i tak wiesz, przychodzi ktoś, przykłada ci broń palną do głowy i mówi tak, kurwa, śpiewaj dres albo cię odpierdolę. Ale to nie ja, nie jestem ten mistrz. Śpiewaj, kurwa. Właśnie napisał do mnie widz, że go jakiś kurwa influencer z Instagrama 7000 follow poskamował na 150 zł. Jaki? Już wam mówię, może kojarzycie. Czy kojarzycie influencera Chris Grabowski? Oskamował widza na 170 zł. Nie? No ja też właśnie. To jest 170 zł, ty kurwo. Ej kurwa, ej w sumie, nie żebym ja namawiał do jakiegoś linczu czy coś, ale możecie mu tak pisać w sumie temu Chrisowi całemu. No skamował widza, możecie mu tak pisać, kurwie, ciekawe co będzie odpisywał. Ale klot. Propozycja mocnego odcinka dla Natsu na DC. Kto zna mnie lepiej? Natsu czy Lexi? A ktoś z was to oglądał? Kto wygrał? Bo jeżeli wygrała Natsu, to byłoby ciekawe. Co ja oglądam w tej chwili? O, oh, wow! O, oh, wow! To jest straszne. Nie. Mi wystarczy, kurwa. Natsu na samym początku tutaj mówi, że musimy obejrzeć ten odcinek, bo jest przemocny. Ale mi się wydaje, że ona chyba nawet tego nie oglądała, tylko po prostu kazali jej to nagrać, kurwa. Bo jeżeli ona serio uważa, że to jest zajebisty content, to ja jestem, kurwa, jakiś niesamowity człowiek. Naprawdę, jestem niesamowity. Matura to bzdura, poproszę. Chcę się dowartościować. Ile ludności ma Polska? No, 38 milionów około. Obstawiam między 20 tysięcy a 30. Tysięcy? No, może więcej. A, może. Raczej więcej. 50 tysięcy? Poproszę, żebyś zaznaczył mi Gdańsk, napisz GDA. Gdańsk to on będzie gdzieś... Tak sobie pierdolne. O, tu gdzieś będzie. W tym. Tak sobie pierdolne. Już go lubię, kurwa. Gdzieś tak mniej więcej tu, a tu, a tu bym stawiał. To napisz GDA. Oj, kurwa. A co jest charakterystyczne w Gdańsku, powiedz mi? Byłem w Gdańsku. Stocznia Gdańska. Okej. Okay. Stocznia Gdańska. A stocznia do czego służy? Do zwiedzania. No to Gdańsk jest mniej więcej gdzieś o, tu. Kurwa. Ale wciąż robią tam coś. Kiedyś robiono w stocznia. Statki. No tak, bo tam Gdańsk woda. No tak, Gdańsk woda. Kurwa, no tak. No właśnie, to jak Gdańsk woda, to dlaczego jest tutaj? Bo jeziora tam mają. Bo jest bliżej morza, tu jest już... Ale mu się skala popierdoliła. Morze mamy. Które polskie województwo graniczy z Węgrami? Tego nie wiem, strzelam karpackie. O, zajebiście, kurwa, przypomnij mi, gdzie jest karpackie? Aha, nawet nie ma takiego. No tak, zapomniałem, że taki kurwa nie istnieje nawet. Chuj, kurwa, zamów piwo karpackie, super mocne, puszka 500 ml i chuj. Teraz poproszę, żebyś zaznaczył mi tutaj Kraków. To jest pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. To gdzie? O kurwa. I on ma prawa wyborcze? Proszę, odbierzcie mu je. To on nic nie wie na temat tego kraju. Tak dosłownie, kurwa. Kraków jest tak pomiędzy tu a tu. W tym stylu. Tu napisz KRK. Powiedzmy, że dałem ci możliwość dwóch punktów. Zaznaczył tutaj Wisłę. O, uwaga! Uwaga, bo tu taki szlaczek pójdzie. Uwaga! Na pewno przez Kraków przejeżdża. Tak. Gdzieś tu płynie, tu gdzieś płynie, tu gdzieś płynie i tu... Nie spodziewałem się, kurwa, aż czegoś takiego, nie? Wiecie w ogóle, kogo jeszcze, kurwa, podziwiam? Tego ziomka tutaj, że go jeszcze, kurwa, nie zwyzywał od kretynów.
Naprawdę, kurwa. Od ilu lat można streamować? Kurwa, to jest jedno z tych pytań typu od ilu lat można pić energetyki? Nie ma chyba czegoś takiego jak minimalny wiek streamowania. Oczywiście poza Twitchem, bo na Twitchu trzymamy się regulaminu, tak? Były przypadki, że ktoś streamował poniżej 13 roku życia. No niestety był taki jeden widz nawet, kurwa, w sensie widz. Zrobiliśmy kiedyś rajda do jakiegoś ziomeczka, co grał Fortnite'a. Dosłownie, kurwa, dostał bana po 10 minutach. Sadgi. Jeszcze w ogóle wczoraj kubek z KFC zamówiliśmy z rodzinką, nie? I dzisiaj rano sobie siedziałem na kiblu i kurwa bolał mnie brzuch. Siedziałem na kiblu, kurwa, srałem w słuchawkach. Kurwa, wyobraź to sobie. Siedzę ja z bólem brzucha, sram, gram w Clash Royale i słucham tego, kurwa. Pokażę dick? Jasne. A, deck. Jasne, już pokazuję, proszę bardzo. Proszę bardzo, tak wygląda mój deck. A dziś śmiało mogę powiedzieć, że kompleks to totalna strata czasu. Piuta nie da się zrobić? Słuchaj, słyszałem kiedyś o czymś takim, kolega mi mówił, o czymś takim jak rozgrzany arabski, kurwa, ręcznik. Jest to taka taktyka, że bierzesz rozgrzany ręcznik, zwijasz go w taki wąż, jakbyś miał kolegę w dupala strzelić, obwiązujesz tym fiuta i tak jakby bierzesz dika i go tak do góry naciągasz tym rozgrzanym ręcznikiem i to oddaje jak skurwysyn. Podobno. Nie wiem, nie testowałem. Julia Wieliniawa coś wydała. Ona ma chłopaka? Czy to tylko gra aktorska? Myślę, o czym myślisz. Czasami tak bardzo, że chciałabym rozwalić ci głowę i zajrzeć do środka. Tak jak mamon mówił, kurwa. Głowo o krawężnik. Duży do dwukropek, co ona mówi? Dziwny jest ten utwór. W sensie, kurwa, fajny, ale ja bym go nie słuchał w czasie prywatnym. Dzisiaj zanabyłam. Jezu, ale kusicielka. Drugą kupna sprzedaży. Taką do tej części, bo miałam taką koszulkę i tutaj mam całą... Ale kusicielka! I wybrałam pytania. Mam nadzieję, że ciekawe dla was. Niektóre są trochę spicy, zobaczycie. Spicy pytanka? Uuuu. Ej, czy wy też widzicie w tym kadrze... Jak mi idzie siłownia? No ostatnio byłem w Egipcie, to się trochę opaliłem i nawet wczoraj robiłem akurat sobie zdjęcia w lustrze po wypadzie z siłki. Jest całkiem dojebanie. Jest całkiem dojebanie, aktualnie biorę 400 na ławie. Jest kurwa fresh. Tekst kurwa o strzelaninach, płaczu, placki na TikToku. Okej, polski klasyczek kontra. O kurwa! Nie no, wygrała strona lewa. Ale to też kurwa dlatego, że trochę wcześniej puściłem ten, to i tutaj wcześniej połączyłem głosowanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dobra.